Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 4. W tym odcinku popłyniemy sobie do Kingston. Po drodze atakuję wszystko co się będzie dało. I jeśli starczy nam czasu, to jeszcze sobie pozwiedzamy trochę Kingston. Raczej misji w tym odcinku nie zrobimy, ale nie wiadomo. Teraz się będziemy wypatrywać wroga. Żarłasz byczy. W sumie moglibyśmy kiedyś zapolować. Gdzie jest ten żarłasz? Nie widzę, o co? Możemy sobie zapolować w sumie na niego. Zobaczycie jak to wygląda, bo jeszcze tego nie robiłem w tej serii. Moje ulubione szanta. Poczynamy polowanie z harpunem. Takie tatuaże. Po prostu musimy celować w niego i rzucać. I on ma tutaj poziom życia, jak widzicie. Ohoho. Ha, yes! Ajajaj. Ja nie ulepszałem tutaj polowania z harpunem, więc jest mi trochę trudniej, niż jakbym ulepszał, ale damy radę. To jest najsłabszym. Wow. Tak, urwał na linę, właśnie, jak tak to słyszeliście zresztą. Trzeba się wyglądać, takie białe... On nas może zaatakować, więc musimy uważać. O, udało się. O, patrzcie jak tu dostał od nas harpunami. I dostaliśmy skórę i kość. Dobra, robimy na zwrot. Jakaś kanonierka tylko. O, o, szkunery. Nawet na naszym kursie. I pełna rzeka. Potraktujmy, która jest moździerza. Niestety przerwie na taką fajną szantę, ale trudno. Nie trafiłem, naprawdę. Teraz trafię. O nie, zatopiłem sobie tego. No nie, to jest niemożliwe. Przez przypadek. Nie podoba mi się tamta fregata trochę. I pięknie. O, metal. Można by ją też zgarnąć w sumie. Damy sobie z nią radę. Damy sobie z nią radę. Mamy jeszcze zresztą dwa szkunery, że jakby coś się potem trochę naprawić. Atakujemy. To będzie takie kamikadze trochę, ale spoko. To tylko tak wygląda, ja tak tylko płynę na czołowe z fregatą, ale spoko. Mamy taran, ona niekoniecznie. Ale dostała od nas salwę. I szybki zwrocik. I do, koniec. Ja w ogóle muszę sobie tą fregatę wziąć do floty, bo przez przypadek trochę się pomyliłem ostatnim razem i miałem trzy fregaty we flocie. Wysłałem je na jedną misję i wszystkie zostały zniszczone, bo trochę tam
Nie spojrzałem na procent szansy na wykonanie i no. Straciłem wszystkie fregaty, no ale trudno, trzeba będzie nadrobić. Ups, chyba naszego trafiłem. Dobra. A, myślałem, że dwóch zabiję. A tu niestety, no. Dobranoc. Dobranoc. Oho. I tutaj deadly combo. 3, 4. No, ładnie. I już koniec. I fregata nasza. Jak tak dalej nam ładnie pójdzie, to w Kingston zdążymy jeszcze statek ulepszyć. Więc będzie fajnie. Wyślemy do floty. Mam nadzieję, że mam dobrze mikrofon ustawiony, bo w sumie nie zrobiłem testu przed nagraniem, ale trudno się mówi. Przejmij 3 statki, ukończ wyzwanie Abstergo. Dobra, jeszcze tutaj były gdzieś właśnie. A tu są moje szkodery, a ja ich szukam. Zajmiemy, bo się drewno przyda. No jakbyśmy go zatopili, mamy tylko połowę, więc... A szkunary się bardzo szybko zajmuje. Zabić tylko... Zabić 5 to... beznadziejnie. Trudno. I co ty zrobiłeś, no? Właściwie co ja zrobiłem, ale nie wiem jakim cudem ja tak zrobiłem, nie? Jest! Już myślałem, że mnie zrzuci. Haha, te potężne pchnięcie. Znaczy, że jak Edward wbija ostrze, to go powala, bo ten tak, tak wyciąga rękę do tyłu. No, możemy naprawić. I jeszcze tylko drugi. W ogóle bez muzyki, tak coś cicho. O, jaki ładny strzał. No. O, teraz akurat się muzyka włączyła, nie? O, widzę kolejną fregatę tam, widzicie? Zobaczymy, co ma ciekawego na pokładzie. Co by tu zrobić? Myślemy do floty też, bo nie ma co właściwie. Zmniejszać poziomu zgłosu nie chcę, bo właśnie statki piratów mają metal zawsze. Znaczy łowców piratów mają zawsze metal i to się przydaje. Można sobie tak ekspić. Drewno, płótno, nie opłaca się. Dobra. A, ta druga? O, tylko reale. O, metal. Kurde, fajnie byłoby, ale bardzo silna jest. Dla nas za silna. Dobra. A, to jest konwój. Dobra. Ale ominiemy sobie ich. Tak, wiem, że to wygląda jakby płynął na nich, ale nie, ja chcę ich ominąć, spokojnie. Chyba, że sam automatycznie w nich płynę, to trudno. Będziemy się bić. Łooo! W sumie tego nie przemyślałem, ale...
A co tam? Też go poplujemy trochę. A dobra, ustawimy ich. Tu zresztą gdzieś jest fort. Właśnie ten. Drugi poziom, będzie zabawa z nim. Co wy na forcik? Taki będzie odcineczek. Forcik i żarłocz myszy. Albo coś takiego. Oho! Może być ciężko. Nie, moździerz, dobra. Teraz nasz moździerz. Słabe są tutaj te. Będziemy potrzebować innej taktyki chyba. Dobra, zdecydowanie. Ajajaj, nie trafiłem, dobra. Incoming fire. Nie, no zatopili mi go, no. Niech to. A, co ja robię? Niech to. Tego jak mi też zatopicie, to się wkurzę, nie? Bo tego inaczej nie przeżyjemy. Dobra. Zbijamy się stąd. Ster prawo na, lewo na burt i płyniemy. Szybciej. Dobra, chyba się uda. Albo i nie. A może jednak. Prędkość podróżna. Jednak jesteśmy jeszcze za słabi na ten wort. Trochę się przeliczyłem. Znaczy udałoby nam się, gdyby nam tego szkunera nie zatopili. Bo byśmy wtedy się naprawili pomału. Na nowo. O, jakaś skrzynka w ogóle tu jest. Chyba to popłyniemy sobie już do Kingston. Myślę, że w Kingston tak będzie w sam raz. Żeby pomału kończyć odcinek. No prawie w skałę bym jeszcze płynął. Niech sobie pośpiewają jeszcze. Nie, fregata nie. Tym bardziej nie jest moim życiem. Trzeba w końcu, o, trzeba znowu w końcu odkryć Kingston, żeby mieć kolejne punkty szybkiej podróży. To jest Port Royal zresztą, tutaj, o, właśnie to są. I wpływamy do portu. Akceptuj. Podróżujemy do Kingston. W ogóle coś mi ostatnio zaczął bardzo wolno się włączać i wczytywać, a co jest nieświetnie, nie wiem czemu. Gra chodzi fajnie, płynnie, zresztą widzicie nawet z nagrywaniem. A wczytywanie i włączanie gry trochę... Muszę tylko coś nagrywać, sprawdzałem, spoko, to taki dzień był z telefonu. Nie będziemy robić misji, bo nie mam też tyle czasu, żeby nagrywać, ale mogę wam trochę przejść się po Kingston, pokazać. Możemy jakiś punkt widokowy od razu synchronizować. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego do zrobienia. Bo tutaj właśnie w Assassin's Creed są trzy duże miasta, czyli takie duże lokacje, gdzie jest właśnie dużo punktów synchronizacji i tak dalej. To jest właśnie Havana, Kingston i Nassau.
Zresztą Nassau jest chyba najmniejszy. Nassau jest najmniejszy, tak. A Kingston jest jednym z większych, bo ma jakby dwie części jeszcze. Może wam to pokażę, jak już się wczytało właśnie. Aj, zapomniałem, misja się zacznie włączać od razu. Ale dobra, nie szkodzi. Taka fajna muzyczka. A nie, nie włącza się misja, tylko nas zmienił się jakby okres trochę. Odwiedź 15 różnych miejsc. Tawerna, 9 punktów widokowych, 6 zleceń zabójstw. Skrzynie. No, dużo do zrobienia mamy. I tak, tutaj jest główny Kingston, tak jak Nassau. Ale możemy też przepłynąć do drugiej części, tutaj jest tak zwany Port Royal. I tutaj widzicie, to jest też, są też łowy na templariuszy, czyli kolejne zadanie dla asasynów. A, przyzwyczajenie z Brotherhooda. Pójdziemy sobie ten punkt tutaj przejąć i zobaczymy co dalej. Teraz będzie mi wczytywało lokację i będzie mi trochę pewnie z czasem ścinało, chociaż na razie jest dobrze. Kingston, fajne miasto. Dużo żołnierzy do zabijania. Może mają coś, co mi się przyda. No dobra, zrobiłem to, bo mi się nudziło. Nie, po prostu dawno nie było żadnej akcji. Dobra, to jest pytanie, jak tutaj się wchodziło, dajcie mi chwilę. Muzyka też jest bardzo fajna w Kingston właśnie, jak słyszycie. A, już wiem, jak tu się wchodziło. Właśnie, posłuchajcie sobie muzyki. O, teraz mam ścinki. Ogólnie muzyka we wszystkich Assassin's Creedach jest bardzo fajna. Szczególnie podoba mi się właśnie tutaj muzyka z Kingston, muzyka z Havany też mi się podoba. I bardzo mi się podoba ścieżka z Assassin's Creed Revelation. Ale to już tak swoją drogą. Trochę inna sprawa do omówienia, ale może kiedyś potem poopowiadam ogólnie o ścieżkach dźwiękowych w różnych grach. W sumie fajny, fajny pomysł na materiał. Co nam się odkryło na mapie? O, tu właśnie jest szybka podróż do tego... sorry, może jeszcze coś sprawdzę. Do tego drugiego... jakby drugiej części. No, Havany, Kingston, kurde, teraz będę wszystko mylił. Pójdziemy sobie od razu naprawić kawkę, póki jeszcze pamiętam, bo potem zapomnę i wypłyniemy, kurczę, z kawką prawie rozwaloną. O, znowu dwóch żołnierzy, no proszę się o to, no. Tak do mnie plecami stać. Tak, potrzebuję twoich usług. Najpierw naprawimy statek. Sprzedamy co nieco. Ja też tam trochę misji flotą wykonałem sobie. Więc trochę tam też dostaliśmy chyba z 10 tysięcy dodatkowo. Więc jest pewnie więcej niż w ostatnim odcinku, ale... Możemy działa pościgowe, ale... Tak. Musimy działa burtowe ulepszyć, najlepiej pancerz kadłuba. A bardziej działa burtowe, bo pancerz kadłuba został tylko jeden. No zobaczymy, na co uda nam się lepiej zebrać. Też pancerz też by się przydał, bo trochę nas... robią sobie z nami co chcą po prostu. Kubryk, o. Teraz zwiększymy sobie kubryk. Będziemy już mogli bez problemu duże statki potem przyjmować. O i tutaj właśnie jest pancerz łodzi wiosłowej, siła arpuna i zapas arpunów. To w sumie jest tylko za reale, więc możemy sobie to ulepszyć. Elitarny oczywiście. A i to było za drewno, ale trudno. I ja mam chyba elitarny. Nie, zaawansowane to tu nie. Wymaga schemat, widzicie, osiła, znaczy zapas harpunu możemy też sobie wziąć. Dobra. Pocisków mojżeszowej kasy mamy dość sporo, więc nie ma co oszczędzać. Ciężkie kule też. To już są potrzebne schematy, więc niestety więcej nie zrobimy. Ja beczek rzadko używam, ale... Jak już je mam, to... siła strzału,
akurat łańcuchem. Dział pościgowych nie będziemy na razie lepszeć, bo... Dobra. Wiecie co? Tutaj skończy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc żegnam was, Mitrandir. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Vittoria agli assassini.